Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jako, czyli Piotr Wasiak i gramy w LEGO The Complete Saga, czyli grę LEGO stanowiącą połączenie LEGO Star Wars 1, LEGO Star Wars 2 i dziejącą się w czasach klasycznej trylogii i prequeli także, czyli 6 epizodów Gwiezdnych Wojen w wersji LEGO oczywiście połączonych w jedną grę. Jesteśmy już w epizodzie 6, ostatnim. Teraz czeka nas chapter bodajże 3, już na, albo 4 nawet, już na Twitchu trochę graliśmy. Witam wszystkich oglądających na YouTubie. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subowaniu kanału i przypominam oczywiście od razu, że kolejne gameplaye z gier, jeśli takowe będą pojawiały się na moim kanale na YouTubie, czyli na kanale Piotr Wasiak. Kanał Biblioteki Osus zostawiam na takie bardziej materiały, takie no, pogadankowe, informacyjne itd., itd. Także jedziemy, mamy chapter 4 do końca gry, całej gry Star Wars The Complete Saga. Zostały nam 2 chaptery jeszcze, no, czyli razem z tym, no bo ten jeszcze mamy do przejścia, to 3 tak naprawdę. Nie wiem, czy uda nam się to dzisiaj skończyć za jednym zamachem, za jednym posiadem, natomiast no, to nie jest istotne w każdym razie. No i co? No i gramy dalej. Filmik oczywiście jest tutaj, już widzimy, że trochę ta akcja jest taka jakby nierówna, nazwijmy to tak, w sensie chyba nie do końca oddaje w kolejność zdarzeń na filmie, ale to może nie istotne. O, ukłuli leje w tyłek małe zboczuszki, no. Czemu na kanale na YouTubie jest 4000 widzów, a na Facebooku jest 7000? Co, może dlatego, że nie każdy z Facebooka subskrybuje YouTube'a, po pierwsze. Bo to już zauważyliśmy, kiedy z Piotrem Szychowskim robiliśmy Zgrajców. To jest tak, że nie do końca jakby ruch pomiędzy Facebookiem a YouTube'em się konwertuje, nazwijmy to tak. No poza tym fanpage na Facebooku jest bardzo, bardzo stary. Tak, no nie wiem, powstał w 2009 albo w 2010 roku, czyli już ma swoje lata. Natomiast kanał na YouTubie, no to ja rozwijam tak naprawdę od roku z mniejszą lub większą częstotliwością, tak? O, tu można być ewoczkiem. Ewoczek nie używa mocy, a szkoda. To jest Leia. To co, my tutaj nie mamy... To jest Han. To jest Leia. My tutaj nie mamy mocy. Dobra, ewoczki, troszkę wam rozpieprzę wioskę. Ale spoko, luz, jestem księżniczką i mi wolno. Dwa lata, nie kłam ojcze. Ale mówisz o... Znaczy, nie, no tak, no, kanał na YouTubie został założony bodajże w grudniu 2013 roku, tak, natomiast, no, to jest tak, że tam się pojawił jeden film, potem przez pół roku nie było nic, tak, potem się pojawiło jakoś seria jakichś paru filmów, w tym kilka Zapytaj Jodę, potem kiedy... To już w 2015 jakby zaczęliśmy robić z Piotrkiem Szychowskim Zgrajców, no to przez pół roku się na kanale Osusa nic nie pojawiało. Także tam prawie nic, może jakiś jeden filmik, no i to tak wyglądało, no także akurat nie kłamię, że to tak od roku, no. Ja jakby pozbierać takie czasy, kiedy jakoś tam regularnie się pojawiają materiały, no to byłby z rok, no. Czy umiem mówić jak Leia? No niestety nie mam. Trochę za niski głos do tego. Wiecie, jak to jest. A niestety jądra sobie nie wytnę, żeby mówić jak Leia. Chociaż teraz to już za późno, to bym musiał przed mutacją
usunąć sobie jądro, żeby mówić jak Leja. Parę głosów umiem naśladować, nie wiem. Jak Yoda, jak Kaczor Donald, jak Goofy. O, tutaj się podniosło. Normalnie teraz trzeba by to jakoś znieść wyżej i będzie miał, a tutaj oni nam tu nie mogą wyleźć, ale ich tutaj zabudujemy troszeczkę. Mówiłem jak imperial, jak imperator. Good, good. Power, unlimited power. No to jest niestety głos, który trochę wykańcza gardło. Dobra, skupmy się, gdzie my mamy iść, bo to będzie kolejny chapter, który będziemy przechodzić przez pół roku. A naprawdę nie chciałbym, żeby te odcinki trwały po 200 minut. Tutaj nic nie zrobię, bo nie mam Force Sensitive w postaci żadnej. Tu mogę zebrać klocka, ale to jakby mi nic nie da. A, tutaj pewnie tym. Artem Ditkiem trzeba przelecieć, tak? Dokładnie tak. Tylko, że Artek Ditek nam tutaj nie ruszy dźwigni. To jest problem. Czy ruszy? Oj! Czy umiem krzyczeć jak Chewie? Nie. To nie brzmiało jak Chewbacca. No dobra, no i co mam zrobić teraz? No przeleciałem, pozbierałem klocki, ale jak nie mam rąk, to nie ruszę tej dźwigni. Czy ją ruszę? Czy ten Artek Ditek nam ją ruszy? Nie ma szans. Ale jak Imperator, tak jak w Battlefroncie, jak mówiłeś na niego jak... A nie pamiętam jak mówiłem, to była jakaś potrzeba chwili. Nie pamiętam jak mówiłem. Znaczy, bo w Battlefroncie to on się poruszał jak... Taka dziewczynka. Do or do not. There is no try. Może podpowiecie? Bo jak mam iść dalej w tej grze, nie wiem. Muchy latają. Yoda lubi muchy. Po dodaniu korzeniuszki. Dobra zupa. Dobra. Jak Donald Tusk nie. Nic nie powiem, bo potrafię wypowiadać R. Tak samo jak Gorkiewicz Walc. No dobra, no nie wiem co mam zrobić. Podpowiedzcie coś. Do mostu zwodzonego po drugiej stronie. Gdzie jest most zwodzony po drugiej stronie? Tutaj? Nie tutaj. Gdzie jest most zwodzony? Hello? Nie widzę mostu zwodzonego. Gdzie po drugiej stronie? Tu? Nie. Przejście mam dla malucha. Gdzie jest ten mój Ewok? Tu jest mój Ewok. Dobra, gdzie mam przejście dla malucha? A tu jest przejście dla malucha. Dobra. Fantastisz. No i co teraz? Okej. Okay. Jupikajej. Jupikajej, motherfucker. I'm John McClane.
Grievousa nie. Ale mogę z tobą porozmawiać jak Boguś Linda. A w ogóle to nie chcę mi się z tobą gadać. Stara dupa jesteś. A tu jeszcze była zębateczka do zbudowania. Okej, nie zauważyłem. Idź kurduplu. Tu zbuduję zębatkę. Jak se pokręcę, to mi się tu podniesie. No i fantastycznie. Idziemy tutaj. No i teraz będzie rozpierduszka. O, różowe klocki wypadły, ale to nie, ich się nie zbiera. Ciekawe, czy różowe klocki by się po Dameronowi spodobały, bo on podobno... Słyszeliście plotę, że po Dameron to homuś. Zawsze największego przystojniachę. Muszą zrobić... Boże, o czym ja mówię? No nie. No po prostu, kurwa, no nie. No i tu się też podniosło, jest pięknie. Byzium. No, rozwal się, leszczu. No. Dobra, idziemy dalej. Przypomina mi się te mostki, moja ulubiona mapa w Battlefroncie. Zaczynam mieć ochotę na granie w Battlefronta. Głosem Macieja Sztura nie dam rady. Guziec, taka świnia z Afryki. Wow, ale dostał poweru. Idę tym aliochem. No i teraz będzie... No, wyłaź. A, tutaj nic nie przełączę, bo za kurdu plasty jest. Co mam tutaj zrobić? Rozwalić to? Powinienem tutaj to jakoś zepchnąć chyba. Czy nie? Ui! Ale przepraszam, czym ten Evox strzela? Kupą? Ten Evox serio kupą strzela. Ja, prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie... Nie będę naśladował. A te haki mam zniszczyć. No dobra. Posprzątane. No już, chyba wszystkie haki. No i co teraz? Teraz jakieś przesuwańsko tych klocków będzie? Czy nie? A Stonoga to nawet nie wiem jak mówił. Nie słucham debila. W sensie mówimy o tym biznesmenie, co wziął się za komentowanie polityki. Mam o nim mniej więcej takie samo zdanie jak o tym gościu. Opowiadał o tym, że Yoda jest Żydem. No, teraz się ruszy. I teraz co? I teraz to. Posuwamy tutaj.
Dzium, dzium, dzium. Troszkę nie trafiłem. No, come on. Kurduplu. Oficjalnie się wkurzam. Kiedy będzie ta teoria o Rey na kanale, ja też czekam na nią. Bardzo. Starczy nam tutaj... No, pięknie. I zjeżdżamy na dół. Wielkie rozwalanie kwiatków. Tu nie pojadę teraz. Bum, bum. Aha, tu jest. Trzeba pewnie to obrócić. Okej. Okay. Teraz Ewok. Ewok jest taki fajny. Taki dzielny. Który to chapter? O Jezu. Czwarty. To jest czwarty chapter. Okej. Okay. Bum. I mamy przejście. I załatwiliśmy ich skupy. O, tu są jakieś te sitowe kwiatki. I bzium. Ale będzie rozwalania. Teraz będzie mega rage. No, more klocków. Nie strzelaj w tego Ewoka, ty zły szturmowcu. Tak, i pewnie tu, tutaj mamy przejść. Tak, pięknie. O, tak, 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 jak się, jutro się będziemy widzieć z Szychowskim, to go na pewno pozdrowię. O, marchew. Nie da się rozwalić marchwi bez sensu. No dobrze. Tylko mi się zaciął lak. Tylko ci chyba. Oj, zbudujemy traktor. Ewoki miały traktory. To pewnie Ursus. Albo Zetor. A na czym... na czym ma polegać ta debata w IPN-ie, na którą się ktoś z was... Już nie pamiętam, kto to pisał. Czy w ogóle jeszcze jest z nami. A, tutaj... No i co? I ja jako kobieta nie mogę prowadzić traktora? Czy nie mogę na niego wsiąść? Czy to była ściema? O, wujek Szyszko dotarł na streama. A co streamuje Szyszko? Aż zobaczę. Nie, nie zobaczę. Mam za słaby internet tutaj. No dobra, i co teraz?
Tutaj nic nie mogę wcisnąć. A tu kierownicy jeszcze nie zamontowałem. No, teraz pewnie można jeździć tym traktorem. Kurde, dlaczego one nie mają wsteczki? Oj, jest error, woda, jest error. Traktor mi zaraz do wody spadnie. Dobrze. Okej. Dlaczego te klocki się tak daleko wysypały, no? C-3PO. Wujek Krzyszko nic nie streamuje, uczy się na jutro na egzamin i słucha jednym uchem głupot Wasiaka. A z czego masz jutro egzamin, Krzyszku? Rozmawialiśmy o tobie. O tym, że razem musimy zrobić streama z Star Wars Kinect. Jakoś. Jeszcze nie wiem jak. Że jak zrobimy razem, wiesz, streama z Star Wars Kinect i będziemy skakać taki, że to musi być kamera jednocześnie też ustawiona. Jak będziemy skakać przed konsolą, to będzie na pewno fantastyczne doświadczenie. I dużo monet zbieraj. Zbieraj Ewok, czuj co to hajs. Czuj hajs, chłopaku. Ups. No i co teraz? On mi tutaj zaskoczy? Tak, udało się. Ale się nie łotwiro. Ciekawe łaj. Tutaj też się wszystko podniosło, okej. Okay. A, rozumiem, bo to trzeba stanąć. Pewnie część tu, część tu. Czy grałem już w Star Wars Kinect? Tak, oczywiście, no grałem w... No tam poza takimi luźnymi, nie wiem jak to nazwać, misyjkami, tak? Typu, nie wiem, tańczenie z księżniczką Leją, bycie jak Rancor, pojedynki i tak dalej, no to jest jakaś tam, powiedzmy, krótka fabułka, tak? Która ma za zadanie... No nie wiem co, można grać albo samemu, albo w koopie przed jedną konsolą. No i ta gra ma strasznie słaby dubbing, to na pewno, ale ma też jeden wielki plus, to znaczy zmusza do ruchu, naprawdę. Ja sobie poskakałem trochę w tym Star Wars Kinect, pomachałem mieczem świetlnym. I naprawdę trzeba fizycznie machać rękami. No i to naprawdę, no, bica wyrabia, no. Może nie będę jak Pasza Biceps z Counter-Strike'a, z Virtus Pro, ale no, biceps wyrabia, no. Idź na prawo i zbuduj klatkę dla robotów. Ale gdzie mam zbudować klatkę dla robotów? A, kładkę! Okej, to już było, dobra. To już to zrobiłem. A tu się da doskakać? Nie, pewnie nie. Pewnie bez postaci z podwójnym jumpem się nie da. No, czyli się nie złapię tego. Znaczy, ja bardzo żałuję, bo już akurat miałem Xboxa, kiedy wyszedł Star Wars Kinect. Natomiast ja bardzo żałuję, że nie mam tej kolekcjonerki, tak? Znaczy kolekcjonerki, tej wersji z konsolą. Bo dawali konsolę, która była... znaczy konsola Xbox 360 z 320-gigowym dyskiem.
i jednocześnie taka jakby pomalowana w barwy przypominające Artuditu, a pad był złoty, błyszczący, taki niby, prawda, C-3PO. Tak, także ta konsola wyglądała bajecznie. Wręcz, tu jest jakaś machina. No dobra, a teraz bez postaci Luke'a Skywalkera, jak się rozwala, bez postaci wrażliwej na moc, jak się rozwala AT-ST, czy się po prostu omija. Tak, ładnie te konsole wyglądają. Jedyny problem, jaki ja mam, czy żeby ją kupić, znaczy, no nie kupię, no mam 360, no nie zwariowałem, mam masę fajniejszych pomysłów, jak mam wydać hajs, niż na drugą konsolę, w sensie mogę kupić, myślałem o tym, żeby kupić Nintendo, znaczy muszę kupić pada do Nintendo 64, bo jak wiecie, Nintendo Wii jest w 100% kompatybilne w dół z grami z Nintendo N64. Nintendo N64 czy N64 działało na takie małe płytki CD i parę fajnych Star Warsowych gier, zresztą nie tylko Star Warsowych, no ale skupmy się na Star Warsowych, wyszło na Nintendo N64, w tym parę, z tego co pamiętam, wyszło ekskluzywnie. Więc fajnie by w to było zagrać, trzeba mieć do tego pada. Także muszę kupić pada do Nintendo N64. Jeszcze chodzi mi po głowie, a tak się to, można go, że tak powiem, zastosować rozwiązanie siłowe. I na przykład jeszcze z fajnych rzeczy, które planuję kupić, to jest coś takiego, to można kupić w Chinach. Na tych tam AliExpress i tak dalej. To jest coś takiego, co się nazywa GB Color. Jest to w pełni działająca, w pełni kompatybilna z grami podróbka Game Boy Color. Ona ma tam pamięć, na której ma kilka oczywiście nielegalnych gier. Jakieś tam Mario, nie Mario i tak dalej. Ale co najbardziej ciekawe, ona jest w pełni kompatybilna z grami na Game Boy Color. A jednocześnie ten GB Color, czyli ta podróbka Game Boya, jest o tyle lepsza od normalnego Game Boya, bo tylko Game Boy Advance SP2, znaczy SP1 też, ale Game Boy Advance SP2 miał podświetlanie ekranu. Także i te egzemplarze jest szalenie trudno teraz zdobyć. Natomiast GB Color, czyli ta podróbka z Chin, ma tą niebagatelną zaletę, że ona ma podświetlany ekran. Czyli no, i pasują do niej kartridże zarówno z oryginalnego Game Boya, jak i z Game Boya Color i tak dalej. Także naprawdę fajna sprawa, żeby sobie pograć, zwłaszcza, że na Game Boya wyszło jednak parę fajnych Star Warsowych gierek. Okej, i teraz kabas. Tak, nie da rady. Tutaj coś pewnie trzeba zbudować. Upsi. Mój debil klasowy to coś ma, ale mówisz o GB Color z Chin, czy Xboxa w malowaniu Star Warsowym? Okej. Okay. Mamy tutaj tego. Kurczę.
Jeszcze jakiś tutaj jest ten atat. Dobra. Ja też to mam. Czyli tego GB Color. Ale... No, czyli to jest... A to można gdzieś kupić w Polsce oficjalnie. Czy jakby mogę ściągnąć z Chin, tak? To nie jest problem. Tylko... Okej, okay, i co teraz? Aha, czyli nie, czyli tutaj... Tak, no zwłaszcza ja mam parę cartridge'y z grami Star Warsowymi. Jest na przykład taka gra na Game Boy Color, która się nazywa Star Wars Racer. Taka, no... Prosta ścigałka tak naprawdę. I tam wiele, za wiele jakby do roboty nie ma i szczególna komplikacja... szczególna komplikacja to nie jest, ale... Fajna sprawa, ja się szczerze mówiąc mocno nad tym zastanawiam. Dlatego właśnie, że... Znaczy najchętniej bym kupił oryginalnego Game Boya SP2, dlatego że na nim można grać zarówno w gry... czy wszystkie Game Boye mają kompatybilność w dół, tak? Czyli można grać nawet na gry z tego Game Boya, prawda, z 80 roku. Z 89 roku. No i co teraz? Okej. Okay. Chewbacca, Ciabas. Okej. Okay. I no i tak, no i właśnie tylko, że w tej okiem te, poza tym na Allegro one są zazwyczaj źle opisane. Ja się boję trochę kupić, dlatego że no były dwie wersje Game Boya SP2, to jest taki składany Game Boy, czy taki jakby w formie powiedzmy laptopa. Były SP1, które miały podświetlenie od przodu i to oświetlenie od przodu, owszem, jest fajne, ale nie rewelacyjne. I były Game Boye SP2, które miały podświetlenie ekranu od tyłu. I one już miały przyzwoitą jakość ekranu. I niestety wszystkie Game Boye, jakie widziałem na Allegro, są opisane jako Game Boy SP... Game Boy SP po prostu. I nie wiesz, która to jest wersja. A jak już kupić, to bym chciał tą wersję no, najlepszą. Żeby właśnie pograć w te gry, na przykład Star Warsowe klasyczne. Tak, w ogóle, albo na przykład co trzeba mieć, czy co trzeba by było mieć, żeby zbudować jakiś sprzęt do nagrania gameplayu z Game Boya. No to jest w ogóle już zupełnie nie wiem, jak trzeba by do tego podejść. No dobra, no i co? I weszliśmy? Weszliśmy. Chodź tu, cwaniaku. Rozpieprzando. Może jednak zdecyduję się odblokować jakąś postać. Dobra, idę dalej. No i co teraz? Aha. I robimy totalną rozpierduchę. Tam jakaś dźwignia chyba była. Bardzo jestem ciekaw tego nowego LEGO, które wyjdzie, tak? Pytanie, czy na przykład tam będą dialogi, bo to jest tak, że w tych starych grach LEGO, zobaczcie, a ten już ma nawet pistolet, natomiast w Leia ma taki pistolet jakby LEGO, taką, nie wiem, taką trąbkę, jak ja to zawsze nazywałem, ten klocek. No i te postacie nie gadają, ewentualnie tak sobie tam bełkoczą po swojemu.
Natomiast w tych nowych grach już te gry są dubbingowane, nie wiem po co, to już zupełnie nie ma. To już zupełnie nie ma żadnego, nie wiem jak to nazwać, uroku swojego. Spójrz na czat. Następna misja krótka. Będą dialogi w nowym LEGO. Będą. Nie wiecie, czy będą dialogi. Był trailer, który miał za zadanie, który parodiował teaser The Force Awakens, tak? Filmu. Natomiast nie wiemy, czy w samej grze będą dialogi. Zakładam, że tak, no bo teraz jest taka moda już. Jeśli chodzi o... To tutaj jeszcze jest. Aha, tu jest coś, co zjeżdża jakiś przycisk, tak? I tu można zejść. W Hobbicie były. No, tak, zgadza się. Właśnie tak. Tu jest szyba, tu jest szyba. Tu się nie przędzie. No i bzium. Pięknie. No, tripiu. Chodź tu, tripiu. Wszyscy będą tak pojedynczo wjeżdżać. Matką boską. Dzisiaj dostałem dosłownego kopa w dupę. Gratuluję, każdy powinien kiedyś dostać kopa w dupę. Niezależnie z jakiego powodu. Ale każdemu się należy. Okej. Okay. Okej. Okay. More klocki. Tutaj się chyba coś otworzyło, tak? Jakaś... Coś, co mogę zrobić, czy nie? Tutaj jeszcze pójdziemy. A jaka jest następna misja? Zakładam, że to już będzie jakaś walka z Imperatorem albo z Vaderem. Żeby potem ostatnia misja to był lot wewnątrz drugiej Gwiazdy Śmierci, co? A tutaj trzeba być szturmiakiem. To już wiemy, po co tam była ta. A to jest w ogóle, co to jest? Nie, tego się nie rozwala. Co myślicie o takim myśliwcu jak Y-Wing, Y-Wing? Co? Okej. Okay. Aha, czyli tam pewnie, żeby wysłać tą płytę, potrzebujemy tego szturmowca, który możemy dostać tutaj. Bzium. A nie, sorry. Sorensik, jak to mówi. No, gdzie to było? Tutaj. Hello! No, i co teraz? Coś nam się tutaj uotworzyło. No bo tutaj są jeszcze dwie dźwignie. Aha, jedna, dwie zostały odblokowane, tak? Tutaj nic nie mam do zrobienia jeszcze. Gra na Androida, symulator Y-Winga. X-Winga, nie wiem, nie znam tej gry. No dobra, co tu trzeba zrobić? Nie mam pomysłu.
Tu jest wszystko wciśnięte, tutaj są przyciski wciśnięte. Tu mi nic nie wyjechało, żaden klocek. Ale Gwiezdne Wojny X-Wing to jest, że tak powiem, wersja tej takiej stareńkiej gry, z, tam z 93. Na w wersji na telefon. Chyba, że tu jakoś. Nie. Co ja mam zrobić? Mam na pewno jakoś doskakać. A, no pewnie tak. Jak nie wiesz, co robić w LEGO Star Wars, rozwalaj ściany. No i proszę. Jest przycisk. No to w tą grę... W tą grę, pamiętam, grałem. Tego stareńkiego X-Winga. To jest rzeczywiście gra potęga. No ja wtedy zupełnie nie znałem angielskiego, więc moje granie to było takie, że się odpalało misję. Nie kumałem, jakie są główne założenia misji. W związku z tym latałem, aż mi się energia w laserach skończyła i ginąłem, tak? Także na tym to polegało. No, tripiu. Tak, tripiu mi tu potrzebny. Come on, tripiu. Tak, tripiu. Czy trupiu ruszy wajchę? Nie, trupiu nie ruszy wajchy. Potrzebujemy kogoś z ręcami. Okej, okay, i teraz co? Jeszcze jedna. PS4 czy X1? Nie rozumiem pytania. Pytasz, na czym gram? Pytasz... o co pytasz? O moją ulubioną konsolę? Nie wiem, o co pytasz. Jak będziesz nazywał swoich widzów? Każdy YouTuber nazywa. No właśnie się nad tym zastanawiam. No. I to mnie jakby wstrzymuje też, żeby założyć jakąś grupę na YouTubie. Tak, są hajsownicy Gimpera, są tarczownicy Roya, jest ekipa Jarok. To jest przejście dla kurdupla. Dla kurdupla powiedziałem. PS4 czy X1? Nie, jakiś ten kurdupel. A nie, tutaj klocek trzeba wepchać. Tak? Ale skąd go wziąć? Halo? Nie, z boczuszki nie, no. Z boczuszki to bez sensu. Na górę. Artu, wejdź i wysuń klocek. Dobra, spróbujemy. Tutaj. Tak? Nie, no gdzie? Nie tu. Ups. Gdzie mam wysunąć? No on tutaj nie doleci tutaj. Boczuszki to już ma seksmasterka. Nie wiem, kim jest seksmasterka. Może lepiej. Może to dobrze, że nie wiem. Rzesz w mordę. Tam mam polecieć w bok? Tam mam skoczyć w bok? No, dał radę. No, a tu jest dla tego. Tu jest dla tripia. Tak, czyli tutaj to sobie mogę w buty wsadzić. W prawo. Poleć w prawo. No to poleciałem w prawo. Tylko, że tutaj można być... Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Wkurza mnie to trochę.
Może tutaj jakoś z tym nie. W tym drugim pomieszczeniu, tutaj. Nie, czy tam. Okej. Dobrze, tutaj gdzieś. Tak, mam polecieć, mam wjechać na górę. I polecieć Artu w prawo. No ale. Tutaj w prawo nic nie ma, chyba że w lewo. Ale. Ewokiem do dziury, ale tu nie ma dziury dla Ewoka, no. Chyba że to, ale nie sądzę. Nie, to nie jest dziura dla Ewoka. Nie wiem, gdzie mam. Nie wiem, gdzie mam iść. Wpienia mnie to. Pierwsza zasada gier Lego. No, jak nie wiesz, co robić, to rozpieprzaj ściany, ale. Chyba, że. Tu jest przejście dla Ewoka. Nie. No dobra, no wypadają klocki, super. Ale co mi to daje? Przesuń się, głupku. Zapomniałem rozwalić ściany w tamtym pomieszczeniu. W tym? Czy w tym? No tak, tutaj, ale tutaj mam coś, co muszę użyć mocy. Znam niekrytego krytyka, no oglądam go, chociaż już teraz ja nie wiem, co on robi. No miał pozycję najpopularniejszego bardzo długo, jak to jeszcze nie było tych tam wszystkich abstrahujów, których się nie da oglądać. No to on miał pozycję przecież najpopularniejszego youtubera w Polsce. Tak, z 700 tysiącami bodajże subskrypcji kiedyś. Teraz mam, podejrzewam, blisko miliona. No i absolutnie rzucił to, przestał pracować nad swoimi filmami. Od czasu do czasu wraca, głównie jak jednak na kanwie tej swojej jeszcze pozostałej popularności złapie jakiegoś sponsora czy jakiegoś reklamodawcę, no to jeszcze coś robi. Natomiast zupełnie... Nad tym okrągłym włazem jest włącznik. Nad którym okrągłym włazem? Ach, okej, okay, dobra. Chyba zobaczyłem, gdzie mam polecieć. No, przełącz się na Artuditu. Już mnie wpienia ten level. Co mówiliście, że w prawo mam polecieć? W lewo mam polecieć. Super. Nożesz w trąbkę. Geszele, 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 geszele. No i dobra. Teraz sruk, ktoś z rękami. Skończmy ten level. Już mnie zdenerwował. No, kurduplu, biegnij.
I teraz strzelimy do nich kupą. No i pięknie. Wysuwają się dwie dźwignie. Geszele, geszele, kykke. Trąbkę misia. No tu nawet jest misio. Naciskaj. Szybko! Którą z kobiecych postaci lubię najbardziej? Pyzia 99. To zakładam, że pytanie od kobiety, sądząc po ksywce, która się chyba odzywa na czacie po raz pierwszy albo jeden z pierwszych. W każdym razie jakoś nie widziałem. Ups. Ulubiona postać kobieca? No to nie wiem, albo Guri, albo Lei. Serio. Nawet robiłem przecież na kanał ranking na ten temat. No to tak, no to Guri z Shadows of the Empire, książki. I komiksu zresztą też, zresztą paru innych komiksów z tego co wiem też. Natomiast Guri, warto poznać historię tej postaci, bo jest naprawdę niezła. Potem jak udało się ją przeprogramować, jak Luke Skywalker robił cuda wianki, żeby jej nie zabijać, wyglądało na to, że nie da się zmienić jej oprogramowania i że jakby cały czas będzie zabójczynią. No. A potem ją przeprogramowano. Dobra, słuchajcie. Spróbujemy zagrać jeszcze jedną misję, jak mówicie, że jest krótka. Już mam trochę dosyć tej gry teraz, więc no spróbujemy tą jeszcze jedną misję zrobić. Także na Twitcha wracam za chwilę. Natomiast oglądającym na YouTubie bardzo dziękuję. Przepraszam za mój nieogar w tym odcinku, ale no, te misje są krótkie. Nie wiem, to trzeba mieć zdziwienie dziecka, żeby je przechodzić bez problemu. W każdym razie tak. No to pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o łapkach w górę. Na Twitcha wracam za sekundkę, a kolejny odcinek na YouTubie pewnie zobaczycie następnego dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia za chwilę.